Cześć, nazywam się Robert Marchel, na co dzień prowadzę konsultacje w sprawach relacji damsko-męskich, a dzisiaj powiem Ci, co zrobić, kiedy nadchodzi ten najstraszniejszy moment i dostajesz kosza. Jak się wtedy zachować? Jak wybrnąć z takiej sytuacji, żeby pokazać się z atrakcyjniejszej strony? Zapraszam do oglądania. Aha, jeszcze jedno. Ten odcinek jest zrobiony przede wszystkim dla mężczyzn, bo to panowie dzielnie znoszą trudy podbojów damskich serc, proszenia o numer telefonu, umawiania się na randki, więc panowie, to dzisiaj dla was ten odcinek, ale kobiety, oczywiście znajcie moje męskie miłosierdzie, możecie dostać. Też się wam przyda. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy od tego, że warto wtedy zachować spokój. Nawet jeżeli próbowałeś poderwać kobietę twoich marzeń, na której od dawna ci zależało, to i tak nie jest to koniec świata. A co najważniejsze, jeżeli chcesz mieć jeszcze jakiekolwiek szanse w przyszłości, to nie pokazuj, jak bardzo zabolało cię to, że ona nie chciała się z tobą umówić. Kolejną ważną kwestią jest w ogóle umiejętne rozpoznanie tego, że dostałeś kosza, bo czasami nie zawsze jest to takie oczywiste, przynajmniej dla ciebie. Kobiety mimo wszystko raczej nie będą cię chciały skrzywdzić, więc zamiast powiedzieć bezpośrednio: sorry, nie podobasz mi się, nie spotkamy się więcej, powiedzą ci raczej: dzisiaj nie mam czasu. Albo: bardzo chętnie, ale dzisiaj jestem już trochę zmęczona. Czyli zero konkretów albo bardzo marny powód odmowy i do tego brak propozycji kolejnego terminu spotkania. To wszystko oznacza, że ta kobieta nie jest tobą zainteresowana i najlepsze, co możesz zrobić, to powiedzieć: okej, luźna propozycja. Jeżeli dzwoniłeś na przykład w poniedziałek, możesz dodać: zadzwonię do ciebie w środku tygodnia, to może obydwoje będziemy mieć trochę więcej czasu. Ale nie dzwonisz w środku tygodnia tak, jak obiecałeś, co sprawi, że pokażesz jej trochę braku zainteresowania i staniesz się odrobinę większym wyzwaniem. A odzywasz się dopiero po tygodniu. Kiedy dostajesz odmowę, zupełnie nie działa przekonywanie jej. Na przykład: proszę, tylko na pół godzinki. Albo: będzie fajnie, obiecuję. Nie mów też: twoja strata. A jeżeli na twoją propozycję spotkania padnie tekst: jeszcze nie wiem, bo możliwe, że spotkam się z koleżanką, ale dam ci jeszcze znać, to też nie wchodź w tą gierkę i nie czekaj, aż ona łaskawie da ci znać, tylko od razu utnij to i pokaż, że nie chcesz nic na siłę. Możesz wtedy powiedzieć: luz, jak masz jakieś plany na dzisiaj, to nie ma problemu, jeszcze nieraz będzie okazja się spotkać. Zadzwonię do ciebie w środku tygodnia. Kiedy dostajesz odmowę, nie ma żadnych magicznych tekstów, których możesz użyć, żeby zmienić natychmiast zdanie tej dziewczyny. Jedyne, co możesz zrobić, to pokazać, że się nie przejmujesz i spróbować jeszcze raz po jakimś czasie. Na przykład po tygodniu. Wbrew pozorom, to, czy ktoś się z tobą umawia lub nie, zależy nie tylko od tego, jak bardzo atrakcyjny jesteś, chociaż oczywiście ma to ogromne znaczenie, ale też od tego, jak dużo wolnego czasu tamta kobieta ma w ostatnim czasie. Możesz być bardzo mało atrakcyjny dla danej dziewczyny, ale jeżeli ona ma bardzo dużo wolnego czasu, to umówi się z tobą choćby po to, żeby się nie nudzić. Z kolei możesz komuś wpaść w oko, ale i tak się z tobą nie umówi, bo naprawdę nie będzie miała na to czasu. Zatem z jednej strony nie bierz każdej odmowy zbyt personalnie. Z drugiej zastanów się, gdzie mogłeś popełnić błędy, żeby uniknąć ich w przyszłości. Zastanów się, czy nie okazałeś zbyt dużo zainteresowania. Jeżeli tak, to będziesz potrzebował dać tej osobie dużo przestrzeni. I to już wszystko na teraz, ale dużo więcej na ten temat, a także na temat bycia wyzwaniem dowiesz się z mojego sztandarowego szkolenia Magnetyczna Osobowość, bo już teraz możesz zobaczyć nagranie z tego szkolenia. Żeby to zrobić, kliknij tutaj. I oczywiście, jak zawsze, zapraszam do subskrybowania tego kanału, do polubienia mojej strony na Facebooku. Dzięki temu dajecie mi znać, że to wideo się podoba, dajecie mi większą motywację do tworzenia jeszcze innych treści w przyszłości, za co jestem bardzo wdzięczny. Dzięki na teraz,
Do następnej niedzieli. Robert Marchel.